Bardzo gorąco i serdecznie witam wśród nas obecnego głównego organizatora, którym jest Mariusz Kałuszny. Wielkie brawa! Dyrektor ośrodka centralnego w Warszawie, który przyjechał z miasteczkiem sportowym, z całą ekipą. Drugim organizatorem głównym jest pan Andrzej Walczyński. Wielkie brawa! Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego. Drodzy, na samym początku kolejnym organizatorem jest też Centrum Edukacji Młodzieży. Drodzy, mamy gościa specjalnego, który na koniec też przemówi, pana Marka Citko. Wielkie brawa, reprezentant Polski w piłce nożnej. To jest nasz Lewandowski. Może troszeczkę kiedyś, tak, lepszy troszeczkę niż Lewandowski, bo ostatnio nie strzelił, a pan Marek chlap i bramka była. Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam szczególny sentyment do Górska, bo jak wiecie Państwo, przez kilka lat byłem tutaj związany pracą zawodową z tym miejscem. Centralny Ośrodek Sportu posiada 6 ośrodków przygotowań olimpijskich w Polsce, gdzie trenują najwybitniejsi sportowcy polscy. I w tym duchu chcielibyśmy promować kulturę fizyczną, sport i wszelki rozwój. I tutaj powiem szczególnie dla najmłodszych. Hasło naszego ośrodka to jest: tu rodzą się zwycięzcy. Co to znaczy? Zwycięzcy nie rodzą się na zawodach, gdzie zdobywają medale, zaszczyty, ale rodzą się podczas codziennego, trudnego treningu. I bez tego osiągniecie sukcesu w żadnej dziedzinie. Czy w nauce, czy w sporcie, czy w muzyce. Bez treningu nie osiągniecie sukcesu. A macie tutaj duże grono pedagogiczne do dyspozycji, które zawsze Wam tutaj pomaga. Ja sam mogę powiedzieć, że stoi tutaj mój wielki przyjaciel Jerzy Pyznarski, nauczyciel WF-u, który zawsze uczył tego WF-u. I tu powiem może do chłopaków, który z Was podniesie więcej na sztandze niż pan Jerzy Pyznarski, to proszę podejść dzisiaj do mnie, to będzie jakiś gadżet, ale myślę, że nikt nie podniesie więcej, bo ja nawet mi się nie udawało, mimo że jestem dużo młodszy. I na koniec chciałbym Wam wszystkim życzyć dobrej po prostu zabawy i dobrego przygotowania do kolejnego roku szkolnego. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli chcecie coś w życiu osiągnąć, czy w sporcie, czy w swoim życiu prywatnym, nigdy się nie poddawajcie. I może powiem taką rzecz, że porażki najwięcej uczą, bo ja powiem Wam taką przygodę z mojego młodego grania, jak pojechało nas chyba 6, zrobiliśmy mistrza Polski juniorów i pojechaliśmy w 6 na konsultację na reprezentację Polski. I to były mistrzostwa Europy. Było nas chyba tam 30 paru, a jechało 23. No i kilku odpadło, między innymi też ja. Ja odpadłem z tej selekcji, moich 5 kolegów pojechało, więc całą drogę płakałem do domu w pociągu. Miałem chyba 17 lat czy 16, ale powiedziałem sobie, że ja im wszystkim pokażę. I jeszcze mocniej trenowałem, lepiej się odżywiałem, chodziłem wcześniej spać. Zdrowasiek trochę więcej mówiłem codziennie. I później udało mi się zostać najlepszym sportowcem roku. Więc pamiętajcie, jak coś Wam nie wychodzi, to więcej pracujcie. Jak nie wychodzi, więcej pracujcie, na pewno to z czasem zaprocentuje. I miłej zabawy rodzinnej, rodzinami bawmy się. Te porażki czasami bolą, ale też żebyśmy o nich długo nie pamiętali, tylko tak codzienna praca przyniesie efekt. Dobrej zabawy, mamy fajną pogodę, dobre jedzenie. We'll be right back.
respira. Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol jesteście zwycięzcami. Dzisiaj jest taki turniej, że nie ma pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, ile było drużyn, 20 parę. Nie ma tyle miejsc. Wszyscy macie pierwsze miejsce i to jest widoczne na medalu. Każdy medal to jest pierwsze miejsce, bo liczy się wspólna zabawa i wspólnie spędzony czas. I jeszcze raz mówię to, co wam mówiłem. Jeśli chcecie cokolwiek w życiu osiągnąć, to trzeba ciężko trenować, pracować, ćwiczyć nad tym, a na pewno sukcesy przyjdą. Zapraszamy kapitana pierwszej drużyny. Kapitana pierwszej drużyny, wielkie brawa. Dobrze, wielkie brawa dla drużyny dziewcząt. Do przodu. Łokcie do tyłu. Kolana zgięte. Dupy wypięte. Idziemy. To idziemy. Idziemy za klonem.
Zamykamy oczy oczywiście. Ja nie mam okularów, więc nie odczytam, ale pan Mariusz Kałużny dobrze widzi. On będzie. No bardzo małe, tak. Żeby dobrze były wymieszane. Proszę bardzo. Pan Mariusz Kałużny. Numer 479. 479. No brawo. Wielkie gratulacje, wygrał pan ten piękny rower. Małżonka jest? No właśnie o to w sumie ona wygrała, ja pobiegłem. No nie, pytam dlatego, bo to damka. Gratulacje. Tu prosimy zdjęcie z panem Markiem. Proszę bardzo, tutaj wspólne zdjęcie. 676. O, to bardzo wysoki numer. 676. No i znowu. Aż nie wierzę. Proszę pokazać. Przyszedł na końcu i wygrał. Ale oczywiście, gratulacje, wielkie gratulacje. Wielkie brawa. Tak jest. Ustalnie, bo że 3 godziny tu będzie. Dobrze. 3 godziny sprzątania.